Cudem tylko uszliśmy śmierci, przemówił starościc i oczy wzniósł ku niebu. Omylony bezzasadnym podejrzeniem, za późno przybyłem na miejsce pożaru, cały dom już prawie dogorywał. Ale jakaś dziwna i cudowna opieka boska czuwała nad córką moją, pozbawiona przytomności leżała na ziemi. Rozpacz nadała mi jakiejś nadziemskiej, Herkulicznej siły i energii. Wpadłszy w pośród płomieni, wyrzuciłem jedną ręką przez okno upadającego bez ducha Katylinę, a drugą uniosłem szczęśliwie Jadwigę. – Uniosłeś? Gdzie? Któręty? Poderwał hrabia prędko i ciekawie. Na ustach starościca lekki zajegrał uśmiech. Przypominasz sobie zapewne, rzekł, że pod dawniejszym mieszkaniem ogrodnika znajdowała się obszerna piwnica przeznaczona na przechowywanie korzonek i cebulek kwiatów. A prawda, prawda, zawołał hrabia żywo. Starościc z uśmiechem ciągnął dalej. Koist zajmując mieszkanie ogrodnika, w pierwszej izbie chaty w kącie pod szerokim przypieckiem sporządził nowe drzwi do środka. A nadto, ukrytym w krzakach wyłomem, połączył piwnicę z ogrodem. A na cóż? zapytał hrabia mimowolnie. Starościc uśmiechnął się ze znaczeniem. W chacie Kostia Bulia ciągnął, cokolwiek, zniżając głos, odbywałem zebrania. Lękając się zdrady i nagłego obskoczenia, przygotowaliśmy sobie drogę do ucieczki. Ach! wykrzyknął hrabia i uderzył się w czoło Tędy uciekliście! Na nieopisaną zgrozę chłopów i Girgilewicza dorzucił starościc wesoło. Hrabia w nagłym zamyśleniu pokiwał głową. Pojmuję teraz wszystkie te straszne wieści o zaklętym dworze. Starościc uśmiechnął się smutno. Niestety, dziś już nie ubezpieczają mnie one jak dawniej. Pojawienie się wobec tylu świadków przy pożarze ściągnie zapewne komisje, śledztwo, poszukiwania. Jeszcze tej nocy muszę uchodzić z okolic. Na zawsze? Zapytała Jadzia z lekkim drżeniem. Na ustach starościca, smętny, zaigrał uśmiech. Moje dzieci, szepnął. Umarli nie należą do siebie i nie znają żadnych węzłów i względów ziemskich. Nie rozumiem cię, ojcze, wybąknęła strwożona dziewczyna. Starościc? Wyprostował się w całej postawie, twarz jego przybrała dziwnie smętny i uroczysty wyraz, oczy osobliwszym migotały blaskiem. Powiedziałem Wam już, kochani, ozwał się po chwili z silnym naciskiem, że umarłem dla świata. Dla siebie samego, dla Was i dla wszystkich, co mię znali. Starościc Mikołaj Żwirski nie żyje. Lepsza część jego istoty, jego duszy i natury. Odrodziła się do nowego bytu, poświęconego, mm, oddanego jednej wyłącznie myśli. Na grobie starościca wziął na maszczenie swoje kum dmytro. Uroczyste te słowa starościca przerwał nagły, głośny krzyk. Przed chwilą już stanął w progu niepostrzeżony Juliusz wraz z kostiem Buliem, który jak wiadomo na posłyszany świst na dworze wyszedł z pokoju. Wszystkich oczy zwróciły się ku nim. Jadzia zadrżała jak listek. A na bladej jej twarzy żywy rozlał się pąs. Juliusz stał jak wryty na miejscu. Nieboszczyk, starościc! mruknął przerażony. Starościc poskoczył ku niemu i chwytając go za rękę, zawołał, jakby dalej kontynuował zaczętą przemowę. Tak, nieboszczyk. Nieboszczyk w całym pojęciu tego wyrazu. Starości Żwirski przyszedł do przekonania za życia, że cała i jedyna nadzieja naszego odrodzenia leży w pojednaniu i solidarności z ludem. Ale by ten lud wspólną natchnąć myślą, ku jednej porwać zasadzie, jednymi przejąć celami, nie można przemawiać do niego z stanowiska, które, winą wieków upłynionych, budzi w nim tylko niechęć i nieufność. Chcąc, pożądany na lud wywrzeć wpływ, potrzeba zniżyć się do niego przyswoić sobie jego obyczaje i wyobrażenia i przemawiać do jego serca własnym językiem. Oddany duszą i ciałem idei odrodzenia, starościc Żywirski chciał własnym przykładem stwierdzić swe przekonanie. Umarł zupełnie w dawnej postaci i istocie, a odżył w nowej, użyteczniejszej. Zapomnijcie wszyscy o starościcu Żywirskim, a zachowajcie tylko pamięć i przywiązanie dla kuma mitra który opuści was niebawem, ale stanie znowu w waszym gronie. Wszyscy w niemym milczeniu otoczyli maziarza i z wyrazem bałwochwalczego podziwu wpatrywali się w jego twarz opromienioną blaskiem wyższego natchnienia. Ojcze, wykrzyknęła Jadzia i rzuciła się ku jego piersiom. Bracie, zawołał hrabia z lśniącym okiem, Tyś przewyższył naszych wielkich przodków. A Juliusz stał na boku, drżący jak listek. Rumieniec okrywał mu lica, szlachetny blask bił z oczu. Panie, odezwał się naraz wzruszonym, ale pewnym i stanowczym głosem. Dla twoich wielkich zamiarów potrzeba i wielkich środków. Poznawszy twoje cele, nie mogę żadną miarą zatrzymać Twego daru. Składam go na powrót w twoje ręce. Rozrządzaj nim raczej ku triumfowi twojej idei. Starościc z radością i uczuciem spojrzał na młodzieńca. Ścisnął go serdecznie za rękę i rzekł z widocznym rozrzewnieniem. Zatrzymaj go, zacny młodzieńcze. I działaj nim w swoim zakresie, w swojej sferze. Mnie pozostały środki dostateczne. Prócz znacznej zatrzymanej gotówki posiadam inne obfite źródło. Ojciec mój nieboszczyk Powierzył mi w jednej z swych chwil jasnych, że w dworze znajduje się ukryty skarb familijny w złocie, który jeszcze dziad mój wyłącznie i jedynie przeznaczył na cele publiczne pro publico Bono. Jak ojciec dziadowi, tak ja musiałem przysiąc ojcu, że skarbu tego nie tknę nigdy chyba pro publico Bono. Zdaje się jednak, że rozporządzając nim teraz nie łamie przysięgi. Juliusz! Wstrząsł głową, niezachwiany w swym postanowieniu. Ależ, panie, jam ja ci zupełnie obcy, a ty masz córkę. W oczach starościca zagadkowy zamajaczył promyk. Spojrzał bystro na młodzieńca, który z zachwytem i uwielbieniem wpatrzył się w tej chwili w cudną postać dziewicy. Twarz starościca zajaśniała, a dziwny uśmiech przemknął mu przez usta. Pochwycił jedną ręką Jadwigę, drugą przyciągnął bliżej Juliusza. Tak. Mam córkę, córkę jedyną, ubóstwianą. Brat Zygmunt przyrzekł jej być ojcem, a ty, Juliuszu, mój synie, czymże chcesz być dla niej? Bratem, czy mężem? dodał po chwili. Jadzia krzyknęła i drżąca i zapłoniona skryła twarzyczkę na piersiach ojca. Juliusz stał chwilę niemy i nieruchomy, jakby nagle szczęście olśniło i pozbawiło go przytomności. – Ojcze mój! – krzyknął nagle na pół szalony z radości i przyciskając gwałtownie jego rękę do ust, bezwiednie i mimowolnie pochylił się na kolana do stóp dziewczyny. I prześliczna grupa utworzyła się nagle w tym ponurym, blado oświetlonym pokoju. Starościc z swą natchnioną, nadziemskim blaskiem opromienioną twarzą – Dziwnie wspaniale wyglądał wśród tych nadobnych postaci, drżących pod gwałtownym wzruszeniem i natłokiem wspólnych uczuć i nadziei. Na boku stał hrabia, poważny i imponujący. Wzruszenie malowało się na jego twarzy, łzy lśniły w oczach, a w tyle za nim ukląkł stary kozak, drżał jak listek ze wzruszenia i zalewając się łzami szczęścia i radości mruczał złożonymi na piersiach rękami w prostocie swej duszy poczciwej i szlachetnej, Boże, daj im tylko to, czego warci.